Dzień dobry Państwu. Witamy na kanale o historii. Dziś jesteśmy w Oleśnicy, w miejscu, gdzie być może spoczął jeden z najciekawszych magnatów I Rzeczypospolitej. Dziś opowiemy Państwu o Samuelu Zborowskim. Samuel Zborowski urodził się w 1540 roku, około, nie wiemy tego dokładnie. Był synem Marcina, jednego z najważniejszych magnatów pierwszej połowy XVI wieku. Człowieka, który uchodził za, no, z jednej strony bardzo możnego pana, ale z drugiej za zabijakę i warchoła. No i niestety te cechy przejął po nim również jego syn. Rodzina Zborowskich była w bardzo dobrej komitywie z nowo wybranym królem, Henrykiem Walezym. Do tego stopnia, że nawet sam król był gościem na ślubie jednego z braci naszego dzisiejszego bohatera. Nie dziwi więc, że Zborowscy byli również na turnieju rycerskim, który został wyprawiony w Krakowie na cześć koronacji, czy z okazji koronacji nowego władcy. Wyobraźcie sobie Państwo, jak na wawelskim dziedzińcu cały plac jest wysypany grubą warstwą piachu, rozstawiono szranki, przechadzały się konie, rycerze, no i przed turniejem, przed tak zwanym żystem czy justem, a więc tym pojedynkiem na kopie, wyzywano się nawzajem do walki, a wyzywano się w starym stylu jeszcze. Ostatnie turnieje rycerskie w Polsce to dopiero XVII wiek, więc w wieku XVI walczono dokładnie tak samo jak jeszcze w wieku XIII czy XIV, a więc brano kopię, wbijano ją tylcem w piach czy w ziemię i kto wyciągnie daną kopię, ten przyjmuje wyzwanie rycerza. Taką właśnie kopię wbił Samuel Zborowski, no i czekał na to, aż wyzwanie przyjmie ktoś równy mu stanem i urodzeniem. To było bardzo ważne. System stanowy, system feudalny wtedy wykluczał jakiekolwiek pojedynki pomiędzy ludźmi różnego stanu. No ale kopię wyjął nie szlachcic, a sługa szlachcica Opalińskiego, niejaki Chorwat. Chorwat chciał zmierzyć się z Samuelem Zborowskim, co wprawiło tego drugiego w ogromną furię. Samuel uważał, że Chorwat wyjął kopię na rozkaz swojego pana, kasztelana wojnickiego Jana Tańczyńskiego. Wzburzony Zborowski wyzwał więc szlachcica na pojedynek, ten jednak odmówił, twierdząc, że sługa nie działał na jego polecenie. Niezrażony odmową magnat następnego dnia wywołał Tańczyńskiego z obrad senatu i ponownie wyzwał. Kasztelan i tym razem stanowczo odmówił. Zborowski naciskał na walkę, w końcu Tańczyński przyjął wyzwanie, jednak zastrzegł, że musi pojechać po zbroję. Zborowski oczywiście się na to zgodził. Kasztelana Wojnickiego nie było jednak kilka godzin. Samuel zaczął się niecierpliwić i rozpoczął poszukiwania przeciwnika. Adwersarze spotkali się w końcu w bramie zamku Wawelskiego. Doszło do sprzeczki, podczas której wzburzony Zborowski zamierzył się czekanem na Tańczyńskiego, jednak trafił jego towarzysza, kasztelana przemyskiego Andrzeja Wapowskiego. Słudzy kasztelańscy próbowali na miejscu zabić magnata, jednak udało mu się uciec. Poszkodowany Wapowski, zamiast zaopatrzyć poranioną głowę, obnosił się z nią po Wawelu, pokazywał pokrwawioną czaszkę senatorom, a nawet samemu królowi. Po kilku dniach w ranę wdało się zakażenie, w wyniku którego Wapowski zmarł. Po śmierci Wapowskiego Samuel Zborowski został poddany osądowi. Sądził go sąd senatorski. No i senatorowie nie do końca wiedzieli, jak do tego podejść. No bo z jednej strony było dobycie broni i zabójstwo w obecności króla, za co groziła kara śmierci. Z drugiej strony on tak naprawdę Wapowskiego tylko poturbował, a śmierć wynikła z niefrasobliwości samej ofiary, więc sąd senatorski
do niczego nie doszedł. Wyrok musiał wydać sam król. No i król miał ciężki orzech do zgryzienia, bo z jednej strony byli stronnicy Opalińskiego czy Wapowskiego, byli ludzie, którzy byli przerażeni tą zbrodnią pod bokiem króla, z drugiej strony byli również sama rodzina skazańca, bez której Henryk Walezy prawdopodobnie nie mógłby objąć polskiego tronu. Więc król podjął decyzję kompromisową, a kompromisy niestety, jak wiemy, nie podobają się nikomu. Samuel Zborowski został skazany na banicję, utratę praw i majątku, chociaż z tym majątkiem król wykazał się ogromnym taktem i sprytem, dlatego że majątek przekazał bratu podsądnego, który to brat od razu przepisał całe dobra na Samuelowego syna. No, tak czy inaczej, Zborowski musiał z kraju uciekać, dlatego że banicja oznaczała, że każdy ma prawo takiego banitę bezkarnie zabić. Zborowski wyjechał więc i to wyjechał w miejsce, które, jak moglibyśmy domniemywać, mogło dać mu wolność, ponieważ wyjechał do Siedmiogrodu i tam przez 2 lata był obecny na dworze księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. Zborowski z pewnością był na siedmiogrodzkim dworze w czasie, kiedy jego nowy pan został de jure uxoris królem Rzeczypospolitej w miejsce zdetronizowanego Henryka Walezego. Po wyborze Batorego Samuel poczuł się na tyle pewnie, że mimo ciążących na nim wyroków powrócił do kraju. Rodzina Zborowskich rozpowiadała, że Samuel otrzymał od nowego władcy list żelazny, no ale nie istnieją żadne dowody, które mogłyby to potwierdzić. Przeciwnie. Wiadomo, że podczas jednej z wojen z Moskwą w obozie pod Wielkimi Łukami, opromieniony sławą wynikającą z osobistej odwagi i dobrego dowodzenia na polu bitwy, Zborowski prosił króla o zdjęcie z niego banicji, dzięki czemu mógłby wrócić i zamieszkać w Rzeczypospolitej. Król jednak tej prośby nie spełnił. Kolejnym celem Zborowskiego był Nisz. Pojechał tam do kozaków. Kozacy, kiedy powitali tak zacnego pana, bardzo szybko przekazali mu buławę hetmańską. Stał się hetmanem kozackim. No, kozacy doskonale wiedzieli, że po pierwsze jest to właśnie możny pan, po drugie człowiek opromieniony ogromną sławą wojskową, fantastyczny dowódca, czego dowiódł chociażby w wojnach moskiewskich, ale wiedzieli również, że Samuel Zborowski to jest gorąca krew, w związku z czym liczyli na to, że bardzo szybko uda się go namówić na zorganizowanie jakiejś chacki, wyprawy wojennej po to, żeby zdobyć łupy. No, ale przeliczyli się, bo Zborowskiego w ogóle nie trzeba było namawiać. On sam zorganizował chackę, ale zorganizował chackę bardzo nieostrożnie, ponieważ wyprawił się ze swoimi kozakami w miejsca, które były kontrolowane przez Imperium Osmańskie, co było bardzo niewłaściwe dla interesów Rzeczypospolitej. Oto kozacy, poddani polskiego króla, pod dowództwem polskiego magnata, wyprawiają się na ziemie kontrolowane przez Turcję. Nikt nie chciał wtedy wojny z Turcją. Wtedy groźna była Moskwa. Na pierwszym planie była Moskwa, był Gdańsk. Po drugie natomiast, i to było chyba jeszcze gorsze, Siedmiogród. Rodzinne księstwo polskiego króla, księcia Siedmiogrodu, Stefana Batorego, było lennem tureckim. Nikt nie mógł sobie pozwolić na to, żeby ta sprawa była rozogniona. I to wtedy też ta polityka królewska wobec Zborowskiego stała się jeszcze bardziej ostra. Teraz Zborowski nie był tylko problemem wizerunkowym, ale stał się faktycznym problemem, który mógł dużo złego zrobić w stosunkach międzynarodowych. Wściekły monarcha 5 grudnia 1583 roku wydał uniwersał, literale uniwersales de capiendo Samuel Zborowski banito, w którym nakazano schwytanie banity Samuela Zborowskiego. Kolejnym zarzewem sporu pomiędzy królem a Samuelem były dokumenty, które dostarczył Janowi Zamojskiemu lutnista Zborowskich Wojtaszek Długorej. W pismach ujawniono domniemany spisek Samuela i jego brata Piotra przeciw królowi. Zamachu miano dokonać, podczas gdy Batory przejeżdżałby przez Zborów. Do dziś nie ma żadnych innych, poza dokumentami muzyka, przesłanek świadczących o złej woli magnatów. Tak czy inaczej, definitywnie przekreśliło to jakiekolwiek przyszłe próby pojednania się Zborowskiego z królem. Mimo to, po niedługim czasie Samuel, jak gdyby nigdy nic, zjawił się w Małopolsce. O powrocie banity dowiedział się kanclerz Zamojski i uznał to za dogodną okazję do ostatecznej rozprawy z Samuelem.
i całym jego rodem. Co ważne, zborowscy byli jednymi z nielicznych, którzy mogliby jeszcze przeszkodzić ambitnemu politykowi w karierze. Kanclerz wystosował pismo do króla, w którym zapytywał, co ma zrobić z Banitą. Batory odpowiedział jednoznacznie: Canis mortuus not mortet. Zabity pies nie szczeka. Ludzie Zamoyskiego mieli pojmać Zborowskiego we dworze jego siostry w Piekarach, niedaleko Proszowic. Była to dogodna lokalizacja, tym bardziej, że Samuel pojechał tam bez obstawy. Na schadzkę z jedną z dwórek siostry. O planach Banity Zamoyskiemu doniósł sługa z majątku w Piekarach. Na miejsce przybył oddział z rotmistrzem Urowieckim i jego zastępcą, przyszłym hetmanem Stanisławem Żółkiewskim. Samuel długo nie dopuszczał do siebie ludzi kanclerza. W końcu dobrowolnie oddał się w niewolę po tym, jak jeden z nich zagroził śmiercią synowi Zborowskiego. Magnata dostarczono do Krakowa i poddano mękom. I mimo sprzeciwu ogółu szlachty skazano na ścięcie w ramach dawnego wyroku za morderstwo na kasztelanie wapowskim. Samuel Zborowski został osadzony w wieży senatorskiej zamku na Wawelu. Tam oczekiwał na egzekucję. Oczywiście skazanemu należy się widzenie z duchownym. Zborowski, podobnie jak jego rodzina, to byli znani w Rzeczypospolitej kalwiniści. Oni byli protestantami. W związku z tym oczywiście poprosił on o to, żeby sprowadzić mu, jak to wtedy mawiano, ministra kalwińskiego. Jednak kanclerz Zamoyski się na to nie zgodził. Nie sprowadzono do niego ani owego pastora, ani księdza. Taki też nie towarzyszył mu podczas egzekucji. Wyprowadzono Samuela Zborowskiego na miejsce stracenia, które również było dla niego hańbiące, dlatego że stracono go właśnie przy wieży senatorskiej, w miejscu, gdzie poprzednio ścinano zwykłych przestępców, mieszczan. I rodzina Zborowskiego również to podnosiła jako ten symbol nieprawości królewskiej i kanclerskiej. Ale samo ścięcie również było makabrycznym teatrum, które podsycał sam skazaniec. Poprosił on jednego z sług Zamoyskiego o to, żeby namoczył chustkę, którą on mu przekazał, w krwi, i on miał oddać tą chustkę synowi skazańca, ale poprosił również kata o to, żeby ten uderzył mieczem dopiero wtedy, kiedy wykrzyczy trzykrotnie słowo Jezus. Tak też miało się stać. I kiedy po raz trzeci skazaniec krzyknął Jezus, kat miał się wystraszyć. No, co było dziwne już, ale to potwierdzają źródła. To było dziwne dlatego, że kat był z reguły znieczulony. On był przyzwyczajony do tego, że skazaniec krzyczy, płacze, prosi o litość. No, ale tutaj porzucił miecz i uciekł do jednego z krakowskich kościołów, ale egzekucji trzeba było dokonać. W związku z tym miecz wziął jeden z sług, hajduków Zamoyskiego, i uderzył, ale uderzył nie poziomo, a uderzył pod dość dużym kątem. Ze ściętym mieczem nie jest tak, jak czasem może się wydawać, to znaczy to nie jest, nie wygląda w ten sposób, że skazaniec klęczy przy jakimś pieńku, kładzie na niego głowę i ta jest odrąbywana. Skazaniec szlachetnego pochodzenia ma pewne przywileje. On może iść na śmierć z godnością, a więc nie kładzie mu się głowy na pień jak zabijanej kurze, ale taki skazaniec klęczy, może klęczeć sam, czeka wyprostowany i najczęściej składali ręce jak do modlitwy. Kiedy hajduk Zamoyskiego uderzył, odrąbał Zborowskiemu nie tylko głowę, ale ramię, część pleców i kilka palców u dłoń. Samuela Zborowskiego ściął prawdopodobnie hajduk lub sługa dworski, ponieważ kat zbiegł. Była to bardzo hańbiąca sytuacja dla samego skazanego, ponieważ już w XVI wieku zawód kata był dość rozwinięty i szanowany. O ile mógł być szanowany. Skąd w ogóle wzięli się kaci? Pierwsze zapiski na terenach Polski o takim zawodzie wywodzą się z przełomu XII i XIII wieku. Jednak rozwój tego zawodu ma miejsce dopiero tak naprawdę w wieku XV i XVI. Początkowo za kata brano często jednego ze złoczyńców, który miał za zadanie zgładzić swoich kompanów. Pewnie to byli
jacyś okrutnicy, zbóje, którzy nie mieli żadnego oporu, aby zamordować swoich pobratyńców. Jednakże z biegiem czasu kat zaczął funkcjonować jako zawód. I oczywiście zawód, który był nieszanowany wśród mieszczan, wśród szlachty, ale niezbędny do funkcjonowania porządku prawnego w tamtym czasie. Co należało do obowiązków kata? Oprócz tego, że miał wykonywać wyroki i ścinać, wieszać lub też ćwiartować skazańców, zajmował się też rzeczami związanymi z utrzymaniem miasta. Czyli sprzątał różnego rodzaju nieczystości, zabite, zdechłe zwierzęta, a także czyścił miejskie kloaki. W miarę upływu czasu wykształcał się już zawód. Tytuł mistrza katowskiego nadawano wykwalifikowanym i wyuczonym katom, którzy, aby zdobyć ten zawód, musieli terminować u właściwego kata wiele, wiele lat. Nieraz było to nawet 20, a i nawet 25 lat służby. Taki katowczyk u kata musiał przejść cały ten cykl szkolenia, ale kat nie mógł być osobą niewykształconą. Musiał umieć czytać, musiał umieć pisać, a także musiał znać podstawy anatomii ludzkiej, aby jak najrzetelniej wykonywać swój zawód. Także taki katowczyk podczas terminowania u kata najpierw głowy ścinał kapusty, następnie ćwiartował, rąbał padłe zwierzęta, a kiedy nabył już wprawy, jako egzamin właśnie było wykonanie już właściwego ścięcia skazańca. Jeśli chodzi o skazańców, to oczywiście rodzaj śmierci też był różnoraki. Zwykli przestępcy, mordercy byli często wieszani lub też duszeni garotą. Mieszczanie zasługiwali na ścięcie toporem, natomiast już wyższe sfery, czyli szlachta lub też bogaci mieszczanie, ścinani byli mieczem. Ale ile taki kat zarabiał? Przykładowo w połowie XVI wieku w Lublinie pensja kata wynosiła około 10 groszy na tydzień. Trzeba powiedzieć, że bochenek chleba wówczas kosztował 1/10 grosza, a kilogram mięsa kosztował 1 grosz. Zatem nie była to mała garza. Dodatkowo kat oczywiście dostawał pieniądze za wykonanie każdego wyroku, a także miasta, które nie miały możliwości zatrudnić na stałe takiego mistrza katowskiego, wynajmowały mistrzów z innych miast i dodatkowo płacili im pieniądze. Także zarobek kata był, jak na ówczesne czasy, dość znaczny. Oprócz stałej pensji, która wynosiła od 10 nawet do 14 groszy tygodniowo, kat pobierał opłaty za wykonanie konkretnych usług. A na przykład powieszenie złoczyńcy kosztowało 12 groszy. Za spalenie na stosie kat pobierał 24 grosze. Za ścięcie głowy 30 groszy, a już za poćwiartowanie ciała nawet 72 grosze. Dla porównania garza organisty wynosiła w XVI wieku około 9 florenów, czyli 9 złotych polskich, a 1 floren, czy złoty polski, równał się 30 groszom. Nauczyciel wówczas zarabiał poniżej 6 florenów rocznie. Natomiast kat z samej pensji zarabiał od 20 do 25 florenów rocznie, a z dodatkowymi zarobkami sięgało to niejednokrotnie nawet powyżej 30 florenów rocznie. Natomiast przedwojenny kat Stefan Maciejowski, czy też Maciejewski, brał
po 100 zł za wykonanie jednego wyroku i 400 zł za dyspozycyjność. Trzeba tutaj powiedzieć, że też to były duże pieniądze, ponieważ pensja górnika przed wojną wynosiła 250 zł, a zarobek, dajmy na to, robotnika budowlanego to tylko 150 zł. Ciało magnata zostało zabrane z miejsca egzekucji, przewiezione do jednej z krakowskich kamienic. Tam umyto je, doszyto głowę z fragmentem ramienia i pleców do reszty ciała. Ubrano zmarłego w czerwoną szatę na znak żałoby. No, kolory w renesansie i w średniowieczu miały ogromną symbolikę. Takie ciało wystawiono na widok publiczny, żeby krakowska gawiedź mogła je oglądać. To już zaczęło rodzić tumult. A rodzina Zborowskiego stwierdziła, że jego ciało również może być świetnym narzędziem politycznym. Dlatego schowano go do trumny, później do kolejnej, którą zasmułowano po to, żeby nie rozwijały się drobnoustroje, żeby to ciało przetrwało jak najdłużej. Ale w miejscu twarzy zostawiono otwór, który zaszklono po to, żeby twarz zmarłego była dobrze widoczna, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak król i kanclerz postąpili z prawym i dobrym szlachcicem. Te zwłoki miały być obwożone po małopolskich sejmikach, a na koniec trumna miała zostać ustawiona na Zamku Warszawskim po to, żeby stała w izbie senatorskiej. Kiedy dowiedział się o tym król Batory, zagroził, że jeżeli faktycznie ta trumna tam stanie, to on rozkaże ją utopić w Wiśle. Dlatego ciało Samuela Zborowskiego zostało przewiezione do którejś z rodzinnych majątności po to, żeby je pochować. Nie wiemy dokładnie do której. Sama rodzina mówiła o kilku lokalizacjach po to, żeby zmylić ewentualnych siepaczy, którzy mieliby to ciało zniszczyć. Mówiło się o Zborowie, o gnieździe rodzinnym Zborowskich, ale większość źródeł mówi o tym, że to ciało miało spocząć w Oleśnicy, właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy. Kościół, który jest za mną, to nie jest ten kościół, który stał tutaj w drugiej połowie XVI wieku. Ten kościół został zburzony podczas potopu szwedzkiego, ale stał w tym samym miejscu. Możliwa lokalizacja to również Solec, a więc inna wieś będąca w majątności tej rodziny. W tamtym kościele jest bardzo znana figura, nagrobek rycerza renesansowego i być może tam spoczywa magnat. Jednak najbardziej prawdopodobne jest to, że jego ciało zostało przewiezione właśnie tu do Oleśnicy.